drugi mecz to Rosja. Rosja-Polska. Mecz który... O, oni z góry zakładają, że muszą wygrać oczywiście i potem radować się i pić z tych trzech kielichów i częstować innych. No, cecha w końcu narodu. Natomiast to są faworyci. To jest taka karta, która pokazuje, że oni z góry zakładają, że zwycięstwo jest po ich stronie. To będzie ostra walka. Oni mają taką kartę z góry zakładającą takie właściwie fetowanie. Radość, świętowanie czegoś. Świetnie sobie tutaj potrafią jakoś tak cierpliwie do tego, z takim zapałem, z takim charyzmem. To są faworyci. To jest coś takiego bardzo silnego. Troszkę musimy się pozbyć może iluzji. Może od razu się do tego człowiek powinien przygotować, że uwzględniając jakby tą siłę i ten napór tego przeciwnika, może się należy do tego odpowiednio przygotować psychicznie, bo to kielichy, to stan emocji, ale nie bagatelizować przeciwnika, bo tu jest naprawdę przeciwnik. Zwycięstwo jest po ich stronie. Ja nie wiem, ile tu może być tych bramek, ale no, karta trójki pokazuje, że zwycięstwo jest po ich stronie w jakiś sposób.